Ciemniączka, jestem w tym Games. Witam nas na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy gasić sobie żabaczek. Widzicie? No tak, moment przygotowany. Lecimy z błonięciem wysypanym pali. Mogę wam pokazać. Wyjdę mi sobie troszeczkę szybciej. Wam pokazuję. Właśnie, wiecie, jak powiedziałem, że hala jest często przeznaczona na wysypanie zbóż. Więc tak to się zaczyna powoli układać. Muszę podgarnąć, powiem szczerze, że lekkie kłopoty są pod tym względem, ale myślę, że uda mi się to ogarnąć, żeby to po prostu więcej tego zboża wchodziło. Ale to spokojnie, właśnie, żeby na razie ten jęczmień i rzepak tu przed, to będzie elegancko. Taki mam zamiar, a czy to wyjdzie tak finalnie, to wszystko zobaczymy na spokojnie. Chyba. Wsiadamy do bizona. Odpalamy i lecimy, bo uda tego cennego czasu. No a staramy się, jak to będzie wyglądało. No, ustaniemy i zobaczymy, jak to będzie sypało. Tutaj naprawdę potężny nakład był finansowy pod względem właśnie rzepaku, więc myślę, że ten rzepak może w miarę on da. Na razie widzę, że naprawdę dość mocno oddaję, bo naprawdę no jestem w ciężkim szoku. Rzepak lepiej mi odda chyba jak jęczmień. No, no ale dobrze. Z jednej strony bardzo ja się z tego cieszył. Wiecie, no to są koszta. Sam rzepak 12-13 tysięcy. Ten malutki kawalątek wpakowany. To nie jest mało. To nie jest, proszę Państwa, mało. Więc no tutaj trzeba będę się cieszyć, ale wiadomo, będę się cieszył dopiero wtedy, jak będę widział całe pole skoszone i wszystko na przyczepie, na przyczepach. Myślę, że będzie rozpany. Będę na pewność, że rok latny naprawdę zajebiście. Naprawdę teraz 50 kilo. Już że pakowałem, na co my dopiero wjechaliśmy. Tyle co nic, można powiedzieć. Jest naprawdę, jest na razie cudownie się powiela. Więc zobaczymy. Ja sobie to na końcu będę wycinał. Tutaj się nie będę śpinał w ogóle z tym. Bo i tak wiecie, cieczka. Będzie tak ładnie skoczypyte, później ten dokum. Później będzie tu raczej rozwieziony obornik. I właśnie myślę, że tutaj będzie, że to na kieszonkę, tak myślę, jak to strzelić, ewentualnie myślę nad zasiewem pszenicy, więc zobaczymy finalnie, co ja to sobie wymyślę, co mojej główce sobie ułożę, innego nie wiem, ale powiem tak, widzę, że może być problem z tym, żeby zmieściło mi się wszystko, znaczy żebym przyjechał naokoło, co naprawdę jestem kompletnie z tym zadziwiony. Naprawdę jestem zadziwiony tym, żeby tak rzepak w tym roku oddawał. No, nie dajemy około. To trzeba będzie sobie powiedzieć prosto. Nie dojedziemy. Nie obejdziemy tego pola. Nie wiem, co się w tym roku stanęło, co się tu dzieje. Rzepak, ale on zapierdala tak w tym zbiornik. To jest katastrofa jakaś. Z jednej strony, no co, nie katastrofa. Jeśli bo nie przyjadę, a z drugiej strony ja się bardzo z tego cieszę, że bo jeszcze jedno zboże, które było. Na razie ten rzepak bardzo, bardzo, bardzo fajnie odda. No coś cudownego. Proszę Państwa, coś cudownego. No. Ja się bardzo z tego cieszę. Na razie wiadomo. To jest naokoło, troszeczkę więcej nawozu poszło. Ale pamiętacie, na jesieni, przepraszam, w lato, przedsiewem, to było tak. Nojowica, popór. Obornik, bokór poszedł. Tylko nawóz, nawóz poszedł. Tutaj. Znaczy na że tak poszedł jakoś zeszedł. Później jeszcze opryski, odżywki. Na wiosnę, poprawka nawozowa. Jeszcze opryski, więc no może to dało tak na ten efekt finalny, że to będzie jednak ten plon główny widać będzie zajebisty, no bo nie pojedziemy na około,
to widzicie, nie ma akcji, nawet żadnej możliwości. A ja to jestem teraz w kicie, tak powiem, bo ja tu się nawet nie wiem, czy przejadę, bo tam chyba jest stawek. No i to będę udupiony, można powiedzieć, w pewnym sensie, ale myślę, że staram się to jakoś powycinać w miarę i zobaczymy. Nakład tam potem, no, to też nakład na te zboża poszedł, na ten rzepak poszedł. No i widać tu, to się zwróciło, to się zwraca teraz, proszę Państwa. To się, proszę Państwa, w tym momencie bardzo pięknie zwraca. No dobra, teraz kiedy zastanawiam, jak będę sobie cofnę. Ej, wytnę, pewnie muszę polecieć po klasa. No jestem kolejnie zdziwiony, nie jest mi tak nie sprawia jak rzepak. Jednak, może pora też być miała fajnie trafiła. Jednak ten rzepak dawał rezultat. Ciężko stwierdzić. Naprawdę ciężko mi stwierdzić. Ale naprawdę ja się nie smucę. Naprawdę jestem zadowolony w tym momencie, że tu tak ładnie sypie. Dobra, ja sobie muszę tylko przekminić, jak tu mam teraz sobie wjechać. Bo tak, tutaj raczej nie przejadę do tenorów. Chociaż teoretycznie dałbym radę. Tutaj może? Cieszę, no nie myślałem, że to aż tak będzie sypało. Klasem prędzej tu przejadę. Chyba lecimy po klasę, no co? Klasem bardziej przejadę, niż będę na okumę zasuwać. To nie ma sensu, nie będzie sensu go, wiecie, na okumę. To jest ściągnik, to raczej powinien tu mniej więcej sobie tu przejechać. O, pomań ustawimy, czekajcie. Tutaj widzę, że no jest kolejna ilość rzepaku. Szczerze powiem, ujechać odpiąć jedną szczypę tam, drugą szczypę tu. Bo to nie ma sensu, chyba ja tu szczep tutaj z jednym dzielnikiem. No ale zobaczcie mi. Zwróćcie uwagi, to jest taki ten bardzo dużo przeszkadza. Niepotrzebnie go mogłem sobie było odpiąć. Tak sobie teraz myślę. No dobra, zobaczymy co to finalnie wyjdzie. No ale jestem teraz zdziwiony. I tak rzepak w tym roku on nawał. Powiem szczerze, że rzepak może być tą uprawą, która nie będzie magazynowana, bo mi się nie zmieści. Pod halę, chyba że ewentualnie w tym roku trochę bez sensu był. Ale chyba, na razie nie mówmy co i ile tego będzie. Dopiero wysypuję pierwszy zbiornik. Więc tutaj też nie ma co zbytnio rozkminiać pod tym względem, bo tego jeszcze nie wiadomo ile tego będzie, wiadomo. Na razie pierwszy przejazd się bardzo fajnie wypowiadał. Gdyby się utrzyma tendencja tego, byłbym zadowolony, gdyby się tak zatrzymał. Badę, się tak utrzymało, bo naprawdę ładnie to leci w zbiornik. Ma nie rekord rzepaku. Nie wiem, jak będzie rzepaku. W takim bądź razie, no ale dużo. No wypalenie sobie później nie było. Ładnie się ten rano przezimował. No ostatnio wiosny to potrzeba. Więc no myślę, że tutaj no widzicie teraz plon, jaki to jest mniej więcej, tak? Ale powiem szczerze, że tak będzie, to myślę, że Bizon już na pewno definitywnie ostatni sezon jest jako jeden kombajn. O, tak to mogę powiedzieć. Bizon ogólnie zostanie na gospodarstwie. Ale będzie musiał wlecieć, no, większy kombajn, nie ma to tam do. Bo już mówiłem, czemu tak jest, że zostawię to kombajn, no, bo powiedziałem, że chcę iść do usługówki. Prawdopodobnie pójdę do usługówki, ale też będę chciał otworzyć sobie warsztat, właśnie maszyn rolniczych.
Więc tutaj by fajnie wyglądało, to mi zamieniliśmy na jakieś mniejsze pola usługi, polatał. Ja podejrzewam jakiś większy komend, kupię jedną i wtedy będę miał to właśnie na oku. Ale wiecie jak, nie każdym dużym komendem dadzę sobie na każde pole. Więc mizanek też będzie musiał być. Tutaj to nie ma opcji. Na razie mizanek będzie dostawał. Patrzcie na teraz. Nie szukuję was. Czekałem teraz po mainu nawet. No ale wiadomo, teraz mam budżet dość mocno ograniczony. No właśnie chcę sprzedać dom, no to trzeba mieć te pieniądze, tak? Nie chcę brać kredytów. Na mnie nie będą jakichś dużych, potężnych kredytów. Więc trzeba po prostu, tak to powiem, przehamować. To co już chciałem kupiłem, tak naprawdę w tym roku, że kupiłem klasa, kupuję bezorkowca do klasa, to i tak to już dla mnie jest naprawdę duży, duży przeskok. Naprawdę. Może tak, w tym roku kupiłem już pół tego samo do case'a. MMO. Musi być puk, no bo z tego też nie będę bezalkoholowił, bo to nie będzie sensu. Miał być dzisiaj dostawa, niestety chłopaki powiedzieli, że nawet coś tam się zdało tą stałą, która dowozi maszyny. No i wtedy mail, powiedziałem, dzisiaj ja chcę sobie kościć sobie rzepak. Jeśli nie, to ja tu posiądam ciągnik, no i po prostu po tego bezalkoholowca sobie jadę tutaj. Szczerze, będzie taka dość gwałtowna, powiedzmy, robota. No ja chcę schodzić sobie ten drzewak. Nie chcę wpaść tutaj mazorkowcem. Zasiać sobie żyto na kiszonkę i po prostu zasiać sobie żyto. Zasiać sobie żyto pod soję, o dziwo pod soję, ponieważ nie ukrywam, to jest, wiecie, ja muszę coś mieć, wiadomo, teraz 80% pokrywy zimowej pokrywy muszą pola mieć. Więc no, co najlepiej mi chodzi? Najlepiej mi chodzi mi żyto. Miałem poplony siać. No ale raczej te poplony to nie wiem, czy będą mi to potrzebne. Więc podejrzewam, że to będzie coś żyto wleci. No mi dałam w pierwszym, tak w swoim momencie mówię ułożone, że to będzie żyto. Więc to tego będzie. Wiecie, wtedy pokrywy będę żytował. Wtedy z kolei idą pod żyto pokłon. Pod żyto uważam pod kukurydzę. Więc zobaczmy, co będzie lepszy rezultat. Dawać pod swoje żyto na kieszonkę, a pod kukurydzę dawać pokłon, bądź odwrotnie. Zobaczymy. Efekt zobaczymy później w pierwszym roku, tak? Bo kukurydzę nie zobaczymy, bo się dwa dopiero będzie. To co mam w głowie teraz, to jest w planie realizacji w głowie. Realizacji w głowie, nie w praktyce na razie, więc tutaj, wiecie, troszeczkę trzeba będzie pomyśleć, ale patrzcie, rzepak naprawdę zajebiście w tym roku sypie. Jeśli tak będzie, no to będę musiał chyba jechać ten rzepak po prostu sprzedać. Cena jest nieadekwatna, nie ma jakiejś tam dużego skoku, może tam stówka, może 120 złotych na tonie między okresem zimowym a okresem właśnie jakim. Więc życie po tym nacinie dość szybko, chyba to będzie sprzedać po prostu. No bo no, tego towaru może być sporo. A powiem szczerze, ja szukam teraz silosów. No wiadomo, teraz nie jest na okres ten, tylko po prostu już typowo już jesienno-zimowy stawić w końcu silosy. Wiadomo. Ale uchalami, ale jeśli tak będzie spało zboże później, to pszenica też myślę, że ona będzie miała przyzwoita. Bo jednak te deszcze padały, wszystko jak miałem fajnie się, jak to się mówi, no skrzywiło. Więc to może też być zajebisty potencjał pod względem lądowania. No i jedynie co będzie się w tym roku, no to i żyto i jęczmień. Zobaczymy, czy teraz będzie podpórka innych upraw, czy zbożówek, właśnie pszenica. Czyli będzie taki właśnie jak tutaj ten piękny rzepaczek. Ten rzepaczek naprawdę bardzo, bardzo ładnie sypie. No, nie powiecie mi. Tutaj naprawdę poważny napad poszedł. No i to się zwraca teraz. To się zwraca. Nie oszukujmy się. Ja jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. No bo tutaj z góry jakoś na zielonie wygląda. Ciekawe jak tam to
tak naprawdę do głębi w środku będzie wyglądało to wszystko. Czy ten rzepak zostanie tam gdzieś wypalenisk, a może nie dźwignie ich wcale, a będą prace dłużej, tak? O Jezu, nie złożyłem go, co? No, prawie listy będą. Więc zobaczymy, tutaj wiecie, w ogóle teraz pan jest zajebiście wygląda. No bardzo, bardzo, bardzo fajnie wygląda. Ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Więc no, jestem ciekawa po prostu tego roku, bo naprawdę ten rok nie zachwyca na razie, no bo powiecie, może sobie w linii prostej. W linii prostej ja sobie jakoś to będę później miarę ogarniał, jak to będzie wyglądało. To później się martwię, jak to będę wycinał. Na razie tak chcę zrobić, bo po prostu, żeby część powycinać miarę tutaj równo. Patrzcie, to mi jedyny co w tym zonie miał, no nie mam stu rzepaków. Ale myślę, że w życiu realnym też przyjąłem z tym rzepaku konieczności. Wiadomo, jest przyjąłem, że muszę z tym rzepaku być. Ale myślę, że z tego, że z tego rzepaku też to dałoby radę. Ale no, teraz to jest ostatni sezon, można powiedzieć, rzepaczany. W sensie tym kombajnem. No wiadomo, drugi kombajn będzie rzepaków już tym kombajnem drugim nie będę kupił. Bo to nie będzie sensu. Dlatego wiecie, no trzeba się pobawić z tym, co mam i jak tego będę miał. Kombajn będę szukał w pierwszym roku tak 100-150, mało 220 tysięcy. Sporo, nie ukrywam. Ale patrzcie, no. Mam takie plony, być może plony będą w tym roku już sprzyjające. To co, szkodzi mi zainwestować takie pieniądze. Wiadomo, że krówki dobrze oddają teraz. Nie oszukujmy się, krówki dość ładnie oddają. Litraż zboża widzieć też w miarę teraz mogą. Rzepaki może też fajnie oddadzą, zobaczymy. Rzepaki ogólnie jeszcze, bo mam tylko, żeby wam nie zerwać. Mamy poza rzepakiem jeszcze rozrośnięcie pszenicy. Pszenicę, soję i kukurydzę. Jak tak na szybko myślę. Więc no nie ma jakiejś tutaj tragedii. A patrzcie, tutaj już tam marzenia to też ładnie sypie, ale chyba już nie tak szybko mocno jak właśnie od brzegów. Ale wiadomo, to jest troszeczkę krótszy kawałek. Aż ciężko jest tutaj sprawdzić. A na razie panie to idzie ładnie do sypienia, więc ja jestem na razie na ten moment zadowolony. Rzepaku, no bo będzie mi gdzieś wychodziło, że z 600 setter. Coś w tych pograniczu. Więc naprawdę fajnie. A ten rzepaczek wychodzi na 6 ton, nic mniej jak 6 ton było hektara. Wziąłem 7, a teraz, bo to rzepaku było po troszeczkę. Na to się zapowiada. Może tam miałem 25489 litrów, nic mniej. Czy tyle on nam rzepaku? Ale podobny. No może rzepaku w życiu realnym tak nie sypie. Tutaj nie wiem co jest powodem, jest tutaj ten nakład taki potężny. Nie będę zgadywał. No to szkoda się takim wszystkim zbędnych, można powiedzieć. Na razie widzicie klas. Czeka. Jeszcze biedny z przyczepami na nowy nabytek właśnie do niego, który ma wlecieć. Zobaczymy, czy to w końcu się spełni. Chłopaki mieli mi... Ogólnie szukam, nie ukrywam, szukałem tego bezokosa. No i znalazłem troszeczkę chyba innego z firmy, ale troszeczkę do szczegółu było 50 tysięcy. 50 tysięcy właśnie bezokosa, więc troszeczkę pieniędzy jeszcze zajmie, ale w końcu coś muszę mieć kompletnego pod tego klasa. No niestety ten klas, no nie, nie ma żadnej maszyny, którą mógłby swobodnie sobie latać. Ale mógłbym powiedzieć, że nie ma w ogóle maszyny, którą by troszeczkę ten ciągnik, nie ma żadnej maszyny, która by to chyba zjechała, tak powiem. I ten bezrokowiec, który będzie, myślę, że będzie w sam raz pod
maślanego klasa. Tam na chyba się do końca zapotrzebowania. Więc tutaj mi się na jakieś 30 centów jak puszczę bezokowcem, to powinno mi to ładnie wydać, no. Zobaczymy. Ciężko stwierdzić, jak to będzie wyglądać. Kurwa, ma się stać jak chce człowiekowi. Na co robić? Trzeba ciąć. I nie ma, że woli. Pod tym względem. No co, my zrobiliśmy dopiero 3 przejazdy? Przejazd 3 strony. No to... Jeśli nie, to raz, dwa, trzy, 6 przejazdów. Będą w drugą. A to wyjść, 6 przejazdów i już mamy... Nie, to jest chyba 6. Co to jest? Patrzę na to wszystko. A naprawdę, no fajnie to oddaje. No tutaj trzeba przyznać, że paczek ładnie oddaje. Jednak też fajnie przygotowany pod ten rzepak. Wiecie, było 4 dni takiej powody, którą właśnie mogę wykorzystać na terenowanie. Ale jeszcze nie ma możliwości dościęcia tego właśnie rzepaku, bo to miał taki właśnie defekt, że jeszcze był lekko wilgotny. Nie chciałem go kosić, bo tak pojawiałem się o to, żeby mi się to nic nie, na kombajnie nie zawieszało. Nie kombinować, nie cudować. Po prostu mieć spokojną głowę pod tym względem. No i na razie to się sprawdza. Wiecie, no zobacz jak sobie doschnął. Sobie doschnął, ja sobie mogę zacząć pewnej kości, nie muszę się spinać i należy, że nie muszę go suszyć. Być może musiałbym robić właśnie po ogarnięciu wcześniejszym, tak? Musiałem teraz suszanie, bo na suszanie jechać, wysuszyć sobie, może, no to mi się raczej nie kaliło, znaczy ten rzepek. No to, i to mi się już nie opłacało, tak? Pod tym względem. Ale dobra, nie przedłużam, dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to rzepkę w górę, komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.